Cześć. Z drzewa jeszcze nie nagrywałam. Dzisiaj drugi odcinek Obłoków nad bulwarem Darii Danuty Lisieckiej. Ten taniec. W mgnieniu otoczyły ją głosy ludzi, trzask iskier z nad ogniska, szum wiatru. Zobaczyła dolinę, nad którą stał dom na drzewie, w jesienny wieczór i ludzi u ognia grzejących dłonie. Wielki jak góra reporter, którego szyta na miarę w gotyckim mieście koszula unosiła się w ciemności niczym żagiel, opowiadał o podróżach na południe szlakiem rozbitków szukających lepszego życia w ciepłych krainach i dokonujących żywota w brudnych podziemiach italskich dworców. Dziewczyna Czarny Anioł okrążała na białym rowerze ogień, a poeci z północy zastygli z zachwytu, wpatrzeni w nią jak w obraz. Ta, którą nazywali Jasna, jak zwykle wybierała się na południe i właśnie teraz żegnała dolinę, patrząc na nią przez oskubany do unerwienia liść klonu. Łasiły się do niej rdzawe koty, które sprawiedliwie głaskała. A wokół tych, którzy brali z ognia siłę, krążyli tamci, którzy byli tu kiedyś, a ich bezsłowny nigun kołował nad ziemią, szemrał w trawach i dobijał się do wieczornego nieba. Tak, na filmach tych żywi i umarli w tańcu wokół ognia. Tym tańcu żywi już umarli, tacy, jakimi już się nie powtórzą. Już nie będą. I umarli jak żywi, lecz będący, ponieważ byli. Oto król pikowy o okolonej szronem brodzie zapala żywy ogień przed domem poety. Oto pani z wieży, mądra niczym Hildegarda z Bingen, rozpoznaje w locie i objaśnia ptaki. Haftuje złotogłowiem chorągwie dla bractwa znanego w świecie uniwersytetu. Stąpa po suchych liściach w słynnym zwód kurorcie. Oto hrabina, pani życia na paryskiej ulicy, wita nowy rok, o którym nie wie, że to jej ostatni. I jest w Paryżu jak u siebie w domu albo w swoich ogrodach, gdzie w biesiadnym kręgu spotykali się ci, którzy nigdy mogliby się z sobą nie spotkać, a tak dobrze współbrzmieli pod czerwcowym niebem. Twarze, urwane sceny, zerwane klatki, figury wiadomego tańca. W końcowej sekwencji zobaczyła znikający w ciemności biały rower, unoszącą się nad trawami niczym obszerny balon, szytą na miarę w gotyckim mieście olbrzymią koszulę reportera. Usłyszała przedzierający się przez wiatr szum ostatnich pociągów i rosnący w nim bezgłośny śpiew nieobecnych. Chyba dobre miejsce do czytania tego fragmentu. Spójrzcie jeszcze na krajobraz. Trawy, liście też. I miejcie dobry dzień. Cześć.